Dzisiaj pobawimy się w liska! W liska. Uwaga! Mamy, każda z nas ma sznurek i zaraz go sobie przyczepimy tutaj z tyłu i będzie naszym ogonem. I na 3, 4 ganiamy się i zobaczymy, komu uda się wyrwać ogonek. Albo komuś spadnie. Albo komuś spadnie. To co? 3, 4. Druga zabawa to sprężynki, a właściwie można to nazwać zachowuj się jak sznurek, albo bądź jak sznurek, jakoś tak. Słuchajcie, każda z Was ma sznurek, prawda? Zobaczcie. I ja spróbuję teraz na przykład ten sznurek zwinąć i my spróbujemy zachowywać się tak jak ten sznurek. My, naszym ciałem, później zrobi to na przykład Justyna, później zrobi Weronika i później zrobi... Weronika. Chodzi o to na przykład, zobaczcie, jak robię tak sznurkiem, to jakby trzeba było się zachować. Skakać! Świetnie! Lubisz skakać? A jakby na przykład trzeba było, jakbym zrobiła sznurkiem tak. Patrzcie. Naprężyła. Tak. To trzeba stanąć na... Pelce. Na baczność. Na baczność. A gdybym robiła sznurkiem tak... Nagle. O, świetnie! No dobrze. Weronika, chcesz nam dać jakieś zadanie swoim sznurkiem? Tak. No, pokaż. Na sznurku. Czyli skakanie. Świetnie, mamy a skakać. Możesz teraz ty. Jak mamy się zachować? Mamy... Kręcić się. Kręcić się? Patrzcie, mamy się kręcić. Świetnie. Weronika, ty masz jakiś pomysł na sznurek? Co? Nie chcesz? Nie masz pomysłu, może na baczność. Naprężysz sznurek? Nie? No to dawaj, zrób tak, napręż sznurek. O, stajemy na baczność. Świetnie. Może wy macie jakieś inne jeszcze pomysły? Ja! Jeszcze. Jeszcze masz? Pokaż. Znowu mamy się odkręcić? Nie, tak. Jak? Tak. Świetnie. Weronika, ty masz jeszcze jakiś pomysł? Tak. No. Ciekawa jestem, jakie wy byście mieli pomysły. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. My się tu jeszcze pobawimy, a Wam mówimy pa pa! Pa pa! Jaki masz pomysł jeszcze? Thank you.